Witam was w kolejnym odcinku z gry Destroy All Humans 2 Pro. Na samym wstępie chciałem przypomnieć łapka w górę, pisanie komentarzy oraz przycisku subskrybuj. No bo was nic nie kosztuje, a dla mnie jest to pomoc w nie do rozwoju kanału. A jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał finansowo, zapraszam do zrzutki.pl. Link do niej znajdziecie w opisie. Również zapraszam do mojego Discorda. Link również w opisie. Dobra. Mamy tutaj zadanie od Czarnych Niedziałów, więc prawdopodobnie będziecie opowiadać z innym Czarnym Niedziałom. Ukryjmy to ciało i spróbujmy z nim zagadać. Dobra. Sektor Akdula, oszukać czarnego ninja. Ej, nawet nie musieliśmy być przebrani. Dobra, butnijmy sobie z nim tak zwykłą ludzką pokawędkę. Jest very ancient and powerful technique taught only to most worthy of students. So, that's a no, right? We're working on it. Wybitaj okran białych ninja. So, you guys in mourning, or you just don't like white ninjas? You must hear story of our ancient grudge. Once, all ninja had a master who wore gray. You heard it all before, Sparky. You got dibs on black, whippy freaking do. We are only wearing black until they make something darker. New angle, nice. Dobra, ja sobie tylko szybko tutaj altabnę. Dobra, złe zebranie klanu czarnych ninja. No kurę, prawie to samo. I'm calling a meeting by the infernal god, idol, whatever. Just be there. Dobra, zobaczmy i co. I znowu trzeba będzie latać, tylko tym razem co czarnych ninja i czarne kurę. O, nie. Nie, jednak nie. Dobra. I... We cut you, white ninja lover! You surrounded! Any last words before you sacrificed? I've got this new god to tell you about. His name's Orkvoodle, and he's the grooviest, Zgrywaj macho, krzew wiarę w Orkvoodla, zastosuj oraz stosuj odwróconą psychologię, rzuć na sytuację nowe światło. O, odwróconą psychologię to się raczej nada. Oh, please, don't kill me. Please, I'll be good. I'll be your slave. Please, I promise. Slave, huh? You must agree to serve the Black Idol, the darkest of them all. Użyć nasz sytuację, nowe światło. Hey, boys, take it easy. Look on the bright side. Heretic! Quiet, or we kill you! Just because I said bright? Oh, he say it again! Do not say that! You only make it worse for self! Worse? I'm surrounded by ninjas who want to kill me. How can I make it worse? Just don't! Or we kill you now! Znów wspomnij o świetle, krzyw wiarę w Orkvoodla. Spróbujmy. Your idol is nothing next to my god, but then again you'd know that if you followed Orkvoodle. Lies! You lie! You... Did you say Darkvoodle? That have a nice ring. Nie wyprowadzę ich z błędu. Dobra. Yeah, it's time for a new god, and Darkvoodle is his name. Sure, why not? We cannot lie. We intrigued. Tell us more. Is he evil? Zmyśl na pracę swoją nogą historię, przesadź, pokaż jasną stronę reality show. Ta jasna strona reality show mnie kusi. Ever heard of reality TV? That's Darkvoodle's best work. That monstrous! I know, right? That's what I'm talking about. No, really! That way too evil! Die, you super! Nie, no... Time to die, small green toddler! O, zginęliśmy? Dobra, trzyma się cienia, musisz... To może było tutaj zginąć podczas pogadanki? O mój Boże. Dobra, i co? Aha, i zaczynamy od tego momentu.
Dobra, krzew wiarę Wargwudla, nie wyprowadza ich z węglu, zmyśla prędce. Dobra, to wiemy, że reality show jest zbyt złe, dobra. Zmyślmy coś na prędce. Dark has the foulest feet in the universe. He once picked at his toenails in a meeting, rendering an entire solar system uninhabitable. Is that evil or what? That evil, but also maybe lie. We need more proof. Mów o mrocznych mocach, rozjaśnij im w głowie, dobra. Rozjaśnijmy. You know how flammable and inflammable inexplicably mean the same thing? Yes, it's ultimate psychological torture. You sing Dark Voodle. No! Makes head bleed! Die! Co? Znowu? To jest się robi troszeczkę śmieszne, no dobra. Troszeczkę bardzo śmieszne, bo to odpowiedzi... Nie wiem, jak to mam skomentować. Dobra, dobra, krzepmy wiarę Wargwudla, nie wyprowadzamy ich z błędu. Tą złowrogą historię, dobra, przesadźmy tym razem. Evil, oh yeah, bad as they come. Eats kittens for breakfast. Just look at his name, man. Speaking of, you guys got any kittens handy? I'm feeling a little peckish. Ha! We do not eat kittens, we eat babies! Beat that, Doc Voodoo! Oh yeah? Well... Dobra, mów o mrocznych mocach. Dark Voodle devours photons for snacks. He eats protostars like intergalactic cookies. We know just enough astrophysics. That kind of makes sense. Tell us more! Przeholuj z zachętą, zdradź sekret sztuki postępu, spraw, by dostrzegli światło. Dobra. Może dostrzegą światło. I'll show you how to eat plasma, if you let me go. We not like sarcasm. Ja pierdzielę. Znowu? Trochę takie jest, wiecie, taka zgadula, jak tu przejść dalej. Chociaż też nie musimy latać na miejsce, tylko od razu jest tutaj ta gadka. O mój Boże, myślałem, że to będzie jakieś szybkie, miarę fajne zadanie, a to na razie jest tylko takie... No ale co, krypto tak tylko co, stanął sobie i... Gdzież mógłby użyć mu swoich mocy psychicznych i tyle. Dobra, przesadźmy. Mów o mrocznych mocach. Przycholuj zachętą sprawy dostrzegli zdrać sekret sztuki podstępu. Dobra, to damy. Dark Voodle can teach you invisibility. Ninjas are good, but Dark Voodle's better. This awesome power indeed. What Dark Voodle use it for? Opisz, jak się grozi, opisz wszystko w jasnych barwach. Dobra, w jasnych barwach. Disabling bouncers, so he can sneak his friends past the velvet rope and into hot clubs. Fool! Black Ninja already got into hottest clubs. To kpina, gin. Ja pierdzielę, kurde. Dobra, jak się trzymam za bardzo, jak się trzymam ciemnej strony, źle. Jak się trzymam cokolwiek jasną stronę, to źle. Głupie to zadanie. Jeszcze te loadingi. No, dobra. Krzew. Nie wyprowadzaj. Przesadź. Mów o mrocznych mocach. Dobra, to. Jasne, barwa jak się sieje groza. Never felt like you're being watched, but when you turn around, there's no one there. Yes? Oh, most impressive. Can you teach us? Zamączmy im w głowach. Yeah, well, I'd like to teach you to be more evil, but I'm afraid you'd only go insane. You are sacrifice. Quiet down until time to scream. Simmer down, fussy-san. What do I gotta do to get out of this? Defeat all Black Ninja in honorable manner before they reach you. Honorable, huh? That's shorthand for can't use weapons, isn't it? You die now! Aha, czy teraz muszę ich załatwić?
Dziwnie wyglądał ten glitch graficzny. A dobra. Broń i... Co? Broń i ruch zablokowane przy umiejętności... Co? Rzucać ninjami w gongi. Dobra. Tutaj? Kto dalej? Okej. A, ten jest nieśmiertelny? Może ich załatwiać jednego drugiego? No nie pierdzielcie, że oni nawet nie mogą do kręgu... Aha, faktycznie nie mogą dojść do kręgu. Trochę to głupie, szczególnie, że ruch jest zablokowany. Używanie broni i ruchu. No faktycznie. Dobra, szykujemy się i... A, i trzeba znowu w gongi. No, biegnij. Knock him around! Didn't Nogoshimi Island clan try that philosophy under old Morishugi? So this! They all end up with broken toes, ne? They not serving Barak Idol correctly. You must worship Barak Idol. Tu mamy tylko pojedynczego, dawaj mi go. They are wiped out. My clan would not cover eyes. Maybe I should try cover eyes, Barak. No, dawaj. To ninja nie może... Ja, aha, dobra, wiem. Po prostu złapałem go nad tym, jak waliłem go w gong i go przesunąłem i on musiał w powietrzu ściąć tutaj. Chyba. No dobra, próbujemy to po raz kolejny. Black Idol have the best darkness of all. Oh, eyes! I saw it in ninja movie. Knock him around. That philosophy under old Morishugi. So that knock him around. Kolejnego. End up with broken toes, ne? They not serving Black Idol correctly. Lewej z prawej. Knock him around. My Black Idol have the best darkness of all. To już jest chyba ostatni. No chodź tu. No, udało się w końcu. You must worship Black Idol. Użyj skoku i do skoku, szykuj się, nie dotykaj wody, okej. Okay. Zdobądź błyskotki ninja, nie używając jetpacku. Nie powinno być aż takie to trudne. Aha, dobra, jest dużo więcej tych błyskotek niż, kurde, niż ja muszę zdobyć. Chyba. To już nie powinno być aż tak trudne zadanie, ale kurde, ile się... Człowiek musi namęczyć, żeby zdobyć wyznawców. Nie, no, to już jest, kurde, oszustwo. Wczytaj ostatni punkt kontrolny. No to już jest, kurde, oszustwo, żeby wskoczyć do łódki, żeby przez glitcha, kurde... To już jest oszustwo. Dobra, zobaczmy inną drogę, pójdźmy. Mighty Morphing Power Alien. Dobra, tędy. Stop.
Dobra, tu mamy. Teraz chyba tędy. Który... Jak ja mam tam doskoczyć? A, cholipka, jeszcze raz. Ninja only, you not pass. Okej. Aha, już nawet nie wiem, który raz co robię te zadania. Zaczynam się powoli irytować, spadaj. Tak już zacząłem, zamiast ich olewać, zacząłem ich delikatnie mówiąc mordować. Już mam pełną ścieżkę zrobioną. Chyba aż tak, kurde, nie zapitalać, chociaż, no nie powiem, to nie jest aż takie łatwe. Wbrew pozorom, tutaj skakanie bez jetpacka jest troszeczkę pierdliwe, ale wykonalne. Dobra, mamy tutaj kolejne. A, pierdziele, kolejny ninjor. Tam to jest. Spadaj, ty tak samo. Teraz jak się mam tam dostać? Okej. Gdzie jest kolejny? Tam. Dobra. Spadaj. I tam mamy kolejnego. I jak tam teraz najbezpieczniej dojść? Tobie. Tutaj. Dobra. Tu mamy i zostało nam tam. Mam nadzieję, że nie spierdzielę tego na ostatniej prostej. Chociaż może być, że jestem z tego sławny, że to potrafię, ale udało się w końcu. Ja pierdzie, nie wiem, to już jest który raz to robię, ale już już mam to dosyć. Kolejna próba. Biegnij po zwycięstwo. Zdobądź błyskotki ninja. Co? I jetpack jeszcze jest wyłączony. Jeszcze trzy błyskotki muszę zdobyć. Tu mamy. I mamy, dobra, mamy ostatnią. Dobra, ała, dobra, to lecimy jak popierdzieleni. Może być, że w ostatniej chwili zdobyłem tą błyskotkę ostatnią. No, to już było łatwe zadanie, ale kurde, tamte to masakra. Dobra, sekta druga, oszukać czarnego ninja. No, masakra. Mamy wszystkie zdania. Dobra, drugie nadejście, Arkwooda, część druga, Artur, Cyry, Cyry, YPTO. Dobra. I coś jeszcze mamy tutaj? Nie, chyba nic nie mamy. Nie powiem, to było wbrew pozorom, zapomnij, bardzo ciężkie zadanie. Bardzo skillowe zadanie. Trochę się tego nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie taka, wiecie, jakie przejście, do tego, wiecie, takie, no,
I spacerek po lesie, a to jednak nie. Dobra, zagadajmy zadanią i zróbmy zadanie, doktor Go. Hey, Matryoshka doll, have I got news for you? Spróbuj uwieść Natalię. Dobra, spróbujmy ją uwieść. Nat, we've only known each other a short time. But in that time, I've come to know the true meaning of the word love. Capisce? Crypto, how sweet, and yet completely inappropriate. Right, it's just... The thing is... Bądź romantyczny, bądź Fioronem. I got a new stag film in the mail. What say we grab some sake, fire up the projector and get all sticky? Why, Crypto, that's the most appealing offer I've had in... well, ever. Swing and a miss, huh? With City. Dobra, mów o ninja, albo ten się dziwi. Gadamy o ninja. Hey, Nat, what do you know about ninjas? Only what I've seen in history books. And, of course, ninja movies. Apparently, the big question in the ninja world is which ninja faction you swear loyalty to. Sort of a Jets and Sharks deal, huh? Okay, what are the choices? At the moment, there are only two. Black or white. Obraź czarnych, obraź białych. Obraźmy czarnych. Ninja, oczywiście. Ninjas, not bad in a sparring match, but I can handle them. Be careful, Crypto. Black ninjas are calculated killers. Cruel and vicious. Huh. Didn't realize we had so much in common. Mów o tajnej siedzibie. What you got for me? I'll show you mine if you show me yours. Me? Only information that may lead to the discovery of the secret base. Tasty. What's the catch? It's being held by a mysterious figure who goes by the improbable name of Dr. Go. Słuchaj, z zadowoleniem przechwala się? No raz. Posłuchajmy z zadowoleniem. Dr. Go has been kidnapped and taken to Castle Kuro. Let me guess, and I gotta kick some ninja monkey butt to get him back. That's right! You're really catching on to this spy game, Crypto. Dobra, przyjmijmy zadanie, zobaczymy jak to nam pójdzie. Well, I'm not generally in the habit of rescuing humans. I'm more the torturing type, but if it leads to the secret base, for you, baby, anything. Dobra, odszukajmy doktora Go. On jest niby gdzieś tam. Na razie nie mam dodatkowych. Ej, nie mam żadnych dodatkowych tutaj rzeczy do zrobienia, więc możemy sobie tam podlecieć w jaki sposób tylko chcemy. Okej. I to teraz wyglądajmy. Które aż mi się przypominają czasy Tenchu i innych tego typu gier, gdzie za czasów PSWK zaś się grało. Dobra, zabijmy tego strażników, załatwmy. Rozmawiaj z doktorem Go. My name is Luke, Crypto Sporidium. I'm here to rescue you. You are Furon. That's right, and this is the greatest day of your life. Zapytał o tajną gazę, o tajną siedzibę, zażartuj z jego stroju. No, oczywiście, że zażartujemy. Man, that is one tight suit. How the hell do you breathe in that thing? Small discomfort I endure in wearing suit. Pales in comparison to joy my wearing it gives to others. Others? Like who? Ladies of Takoshima. And gay and bi-curious men. Okej, zapytaj o tajną siedzibę. First things first, where's the secret KGB base? But you said you were here to rescue me. Yeah, but the base location's really all I need. You're kinda optional. More trouble than you're worth, really. No deal. If you do not rescue me, KGB will kill me. Then you will never find the base, ne? Damn. Well played, egghead. Pogrzeb doktorowi, zażądaj oddania czci. No, to damy to drugie. Hey, no offense, doc, but aren't you supposed to be worshiping me?
And so I will. When you perform act of divine alien greatness comparable to deeds of art voodoo. Okay, how about this? I'll deliver you from certain death if you tell me where the damn KGB base is. How's that sound, Sparky? Dobra, pogryź doktorowi. I don't think you understand the situation, Go-Go. I don't have to rescue you. I could just leave you here for the KG boneheads. You like that option? Logic defeats you. I cannot escape without you. You cannot find base without me. You're insidiously clever for a monkey, you know that? And you are amusingly dim for a Furon. Stalemate! And KGB will be here any moment. Well, at least I get to kill somebody. Stick close, Doc. Kolejna misja eskortowa. Zabij agenta KGB używając ninja. Zabij ninja używając agenta KGB. Okej. Skrzynki z napisem KGB? Nie, to na pewno ich nie ma. Dobra, teraz musimy użyć niniej, żeby załatwić agenta KGB. Zabij ni... A, w drugą stronę. Najpierw... Dobra. I muszę sobie złapać jednego agenta KGB i teraz odnaleźć ninię. Ninia, ninia. No dobra, no to cię puszczę. Kurde, gdzie mu jakiś agent KGB? Kurde, to... Dobra, tu mamy ninię. O. Ha, mam cię. Dobra, no to już mogę posuwać, zacząć standardowo i w miarę bezpośrednio wyrzynać pień. Nie ma to jak smażony ninię o poranku. Po co to wam? Jak nie mogliście, kurde, nie mogliście skopiować, kurczę, jednej z najbardziej śmiercionośnych broni krypto, czyli kurde, tego porażacza. Wiesz, kurde, zobacz, jakie to jest dobra broń. Idziesz, walisz wszystkim prądem, sprzedajesz pozytywne wibracje. Same plusy. Może jeszcze nim przeprowadzać elektroterapię. Może powiedzieć, że to jest i broń, i narzędzie rehabilitacyjne. Same plusy. Naładuj się. Kurde, ja byś nie mógł złapać telekinezą i po prostu go wynieść stąd. Byłoby szybciej, taniej. Szybciej. O Jezu, ile tutaj, kurczę, studentek. Kurde, gdzie się wszystkie studentki podziały? Chyba się wystraszyły. Bieli ninja? To oni chyba są z przymierzeńcami. Dobra, zabierajcie doktorka. We cannot contain the virus. We have no choice but to kill the cure. Wow, wow, way to mangle those cliches, pal. Who's translating this stuff anyway? Yes, me. You fellas ought to get your money back. Let me show you how it's done. Yippee-ki-yay, Mother Russia. Aha, czy mamy tak, zdobyć nośnik danych. To się najpierw pozbądźmy tych agentów KGB i lecimy po nośnik danych. A skoro biali ci ninja go zabrali, to chyba powinniśmy mieć do niego dostęp, do tego doktorka. Tak przynajmniej mi się wydaje.
I co, i... LOL? A. Co to nam da? Działko sceniczne to broń obszarowa. Największe obrażenia zadawane są w środku pola rażenia. Im dalej od środka znajduje się cel, tym mniejsze obrażenia otrzyma. Ciekawe. Teraz mamy wlecieć na pokład, spotkać się, pobawić naszą nową zabaweczką. Jestem jak najbardziej za. Gdzie jest nasz spodek? A, dobra, tam możemy. To jest bliżej. I zium. Dobrze, ten spotek szybko przylatuje. Dobra, latujemy nas na pokład i co nas czeka? Tyle ciężkiej broni w świątyni? To chyba grzech. Trzeba wam dać szansę na odkupienie. Użyj działka sceniczego, aby zniszczyć zmechanizowanych żołnierzy. Ogólnie będziemy używać. To dekonstruktor kwantowy? Nie. Nawet nie wiem, kiedy to się odblokowało, ale dobra. Okej. Ała. Tutaj przeróbmy to na... A, bo nic nie... Ała. To zabolało. Przeróbmy to na amunicję. I to już mamy zmechanizowanych. Dobra, mamy już wszystko rozwalone, więc możemy sobie pozwolić, ale ten dekonstruktor kwantowy, kiedy on się to blokował? Trzeba się wyleczyć. No dawaj, popil to. Pole antygraf. I tu mamy to, a... To jak działa na budynki? Trochę średnio. Dawaj mi energię. A, nie możemy tego użyć. Tylko 5%? Ale kurczę, zastanawiam się, kiedy to odblokowała się ta broń. Nie mam pojęcia. Nie tam na ten statkiem jakoś jej nie było. Dobra. No tak jakbyśmy po tej akcji dostali właśnie tą broń blokowaną. O matko, ale to jest bonusów. Dobra, mamy to zrobione. I stary zamek zniszczony przez wybuch i pożar. Rosyjskie władze nie przyznają się do udziału. Dobra, na dzisiaj to skończymy. Dosyć spory taki odcinek wyszedł, więc no.
to już będzie koniec za dzisiaj, więc dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, aby zmotywować mnie do dalszej pracy. A jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają ci się moje wypociny, zapraszam do pozostawienia subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek. No i dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.